Minął rok od śmierci naszego redakcyjnego kolegi Edwarda Wresiło. Należał do ludzi, którzy nie zamykają się w ścianach swego mieszkania. Kochał dom, rodzinę, pracę, ale na równi kochał miasto i całą ziemię gorlicką. Sukcesy tego miasta były jego sukcesami, tak jak i jego porażki. Realizowane przez niego materiały pozostawiły trwały ślad jego życia, wpisany w historię Gorlic i regionu. Pracujemy już w tej branży pewnie ponad 20 parę lat. Człowiek się zawsze rozwija. Chcieliśmy się też rozwijać i rozwijamy się. Uważam, że się rozwijamy. I uważam, że jest taka potrzeba, żeby miasto Gorlice, region gorlicki, nasz powiat, żeby zobaczył coś nowego, coś ciekawego. I to chyba tyle. Filmował wszystko, co związane było z ziemią gorlicką. Każde wydarzenie dokumentował, a jego filmowe archiwum zawiera tysiące godzin zrealizowanych materiałów. By zliczyć wykonane przez niego fotografie, potrzeba by użyć sześciocyfrowej liczby. Jego charakterystyczna sylwetka z kamerą na ramieniu była niepowtarzalna i wtapiała się w pejzaż gorlickiego grodu. Niepokorna dusza, mówiono o nim. Niepokorna na własny sposób, heroiczna i twórcza. Twardy gość, nie rzucał słów na wiatr, nie dawał sobą manipulować, a jednocześnie ufał ludziom, nieraz wbrew im samym. Zarażał innych swoim entuzjazmem, był otwarty na innych ludzi, na nowe idee, ciekawe świata. Silny głos, cięty dowcip, a przy tym gołębie serce przyciągały do niego wielu ludzi. Po raz trzeci udało mi się z tak fantastyczną grupą pojechać do Franciszka. Coś wspaniałego, przeżycie niesamowite. Miałem tą przyjemność uściskać dłoń papieża wspólnie z koleżanką, oczywiście z tymi wolontariuszami, którzy byli z nami. No coś fantastycznego, nie da się tego opisać, powiedzieć, jest to przeżycie, no wręcz nigdy go nie przeżywałem, także ciężko jest opisać, no ciężko jest to powiedzieć. Ktoś, kto był na miejscu, kto to poczuł, to wie, o co tu chodzi. Dlatego też zrealizowałem film, cały film zrealizowałem z tą grupą. Zrobiłem to oczywiście bezpłatnie z potrzeby serca, żeby po prostu pokazać to zaangażowanie tych ludzi w ten wyjazd, w tą modlitwę, w to wszystko, co tam było ożyli, nawet w te trudności, które były, bo nie ukrywajmy, że ten Rzym czy ten Watykan jest takim prościutkim jak stolnica, że można z tymi wózeczkami tak jeździć jak się chce. Nie, to nasz gorlicki rynek to jest piękny w stosunku co do tego, cośmy tam wspólnie wszyscy widzieli, cośmy przechodzili różne gehenny. Swoje ziemskie filmowanie zakończył 15 czerwca. Choć było tyle planów i tak wiele jeszcze wspólnie mieliśmy zrealizować. Edwarda widywaliśmy często i wchodząc do kościoła często był pierwszym, z którym uzgadnialiśmy takie drobne rzeczy. Bardzo dziękuję za to, że byłeś tak zaangażowany w sprawy parafii i za to, że żyłeś również tym kościołem.
Jak cieszył się Edward, że zrobił parę ujęć pięknych bazyliki, gonił ze zdjęciami. Mówi, jak jeszcze podciągniemy kilka reflektorów, nie będzie piękniejszego kościoła na świecie. Bo on tym kościołem, bazyliką żył i tym, co w regionie się działo. Ja mam nadzieję, że całe życie jego dzisiaj, dzień po dniu, to były takie poskładane klatki. Montował nieraz materiał dla telewizji. Ja mam nadzieję, że z tych wszystkich klatek, dni, godzin i sekund, dzisiaj moglibyśmy taki tytuł, chcielibyśmy życiu nadać. Z Panem Bogiem. Dziękujemy Ci, Edwardzie, za Twoją obecność, za Twój uśmiech, pogodę, za to, że wydawało się, że masz czas zawsze dla wszystkich. Dziękujemy za to świadectwo przyjaźni z ludźmi również. Dlatego tu tylu ludzi. Pozostały po nim zdjęcia, materiały filmowe, wspomnienia, ale przede wszystkim pamięć, wspierana wdzięcznością za jego obecność. Wciąż jest i będzie z nami w naszych sercach.